Już będzie, obudź się, polskamy. Że to pan zadzwonił. No. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, święcie bądź wola Twoja, jako ale on myśli, że jak artysta, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Nie, na około trzech słów. W dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. No już dawno. Marta do was. Ale to jest to piękne, tam są kilka tych nagrań. Marta do was, Piotr Franceski z aktorkami. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. To ona. Kochani, zróbmy teraz bardzo wyraźne przejścia tutaj od frontu, od samego początku. Tak jak jest ojciec Benedykt. Kochani, wspólnie chcemy porównaj, bo to jest kwestia ucharakteryzowania twarzy. Marta Dawos, jak była u mnie na spowiedzi, to powiedziała, kto jej pierwszy włożył. Śpiewamy z orkiestrą Moryto. Ale on tam mówi, nisko recytuje. Zaraz będziemy miały, proszę Państwa, albo nie, bo to dzisiaj właściwie jest niedziela. Obudź się, Polska, a ja też wyskoczyłam
jak z konopi, a to niedziela, bo się to sobota. Także proszę Państwa, tak czy siak zapraszamy do wymodlenia się wszystkich, żeby wszyscy się modlili. To nie wiadomo, czy ci Żydzi to mają wydatny nos, czy oni mają mały nos, czy... Chcemy wspólnie zaśpiewać, dziękując Bogu za dar chleba, dar Eucharystii. Jest pieśń napisana 30 lat temu z racji Kongresu Eucharystycznego. Panie, dobry jak chleb.
jak Ty nas zaczniemy. To była orkiestra Morytu z Łącka, Panie Dobry jak Chleb, a teraz chcemy razem z zespołem Lumen zaśpiewać kolejną pieśń, którą chcemy wyrazić też naszą wdzięczność za dar Eucharystii. Artyści pewne rzeczy robią sobie na pamiątkę, a nie żeby sobie zarobić. Jak Piotrek jest na przykład robi przed laty zdjęcia do tego zamku. Staruszki, one były, ale one teraz chcą zrobić zdjęcie. Dlaczego? Bo mam tam telefon komórkowy, można już tu zrobić zdjęcie. To ona już jako ta stara jeszcze pokazuje ten uśmiech, no to dobrze. A kiedyś to niewiele robiono takich tych nagrań. Pani Maja. Kiedyś to musiała przyjeżdżać telewizja, 2 tony reflektorów. I oni myśleli, że to Pan Bóg przyjeżdża do telewizji. Nad spokojne wody mnie prowadzi, gdzie odpocząć mogę. Pani Maja wie. Także proszę Państwa, nie ma dzisiaj wiadomości dnia, jakieś ludy na pudy. Dajcie spokój i będzie wycie zaraz nawet. To nie, uciekajmy do lasu. Jechać koleją. Pędąc przed siebie, wyjrzyjcie z wagonu, a zobaczycie prawdziwą twarz Ameryki. Jakie oblicze Ameryki zobaczy czytelnik kolei podziemnej? O tym m.in. porozmawiam z jej tłumaczem, Rafałem Lisowskim, który będzie gościem audycji Warto Czytać. Dziś o godzinie 14.15. Luisa Bebłot, zapraszam. No, drogie jajka, proszę ciebie. Autopromocja. No, bo po 3 zł nie tylko, bo jak to po 3, to po 3,80-90. To po 7, po 8 to Polskie takie Radio duże 24 różne jaja. Zbliża się. Specjalnie 13. Na pokaz. No, wszystkie są zatrute, bo to ja Ci też powiem. Oni oszukują, czas że te chowu albo kurczak na przykład, albo z jakiegoś tam, nie wiem, termy, albo z wolnego, tak prywatnego, tej drogi. Z czasu II wojny światowej. Strefa jest bezpieczna, mieszkańcy ją opuścili. W Czeczenii rozstrzeliwano ludzi, tak twierdzi jedna z rosyjskich gazet. Rosyjski dziennik napisał, że co najmniej 27 zatrzymanych zostało rozstrzelanych. Będzie też o małym Fiacie dla Toma Hanksa, to urodzinowy prezent dla aktora. Słonimy ten prezent dla niego, będzie właśnie główna atrakcja. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Zgodnie z planem przebiega akcja związana z usuwaniem bomby i ewakuacją 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku, także 2 wsi Grabówki i Zaścianek. Tak ocenia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Gdzie przebywają ci, którzy musieli opuścić swoje domy i mieszkania? O to pytamy reporterkę Polskiego Radia Białystok. Jak mi powiedział dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Marian Maciejewski, do tej pory wszystko przebiega tak, jak zaplanowano. W 2 szkołach przy Krakowskich i Zwycięstwach przebywa obecnie około 170 pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Zaściankach. Te osoby ewakuowano rano busami ośrodka i miejskimi autobusami. Przygotowano też miejsce w 7 innych szkołach w Białymstoku, gdzie mieszkańcy mogą przeczekać akcję saperów, ale tam obecnie przebywa około 20 osób. Do 2 białostockich szpitali przewieziono też karetkami 12 osób. Wcześniej miało to być 30 chorych przebywających w swoich domach, ale ostatecznie sami zorganizowali sobie transport poza strefę zagrożenia. Ja jestem teraz tuż przy strefie, czekamy na komunikat od policji, że saperzy mogą już rozpocząć akcję. Bomba ma być zdetonowana na poligonie w Orzyszu, gdzie będzie przewieziona tak zwanym bombowozem. Wszystkie ulice w okolicy są zamknięte. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Polacy potrzebują zjednoczenia wokół fundamentalnych wartości patriotycznych, etycznych, społecznych i religijnych, napisał prezydent Andrzej Duda w liście do zgromadzonych na Jasnej Górze uczestników pielgrzymki rodziny Radia Maryja. List odczytał prezydencki minister Adam Kwiatkowski. We współczesnym świecie, zdominowanym przez szum informacyjny, w którym odbiorcom często trudno jest odróżnić prawdę od fałszu, odkrycie od plotki,
sensacje od manipulacji ogromnie ważną rolę. Mają do odegrania rzetelne, profesjonalne, wiarygodne środki masowego przekazu. Manipulacja to jest, wykorzystuje psychologię tłumu i w ogóle brak psychologii manipulacji. Ludzie są po studiach. Ja nie rozumiem, żebym ja miała coś komuś tłumaczyć, bym się źle czuła i widziałabym, że do kogoś to nie dociera. Ten ziewa, ta się wygina, tak jak u nas była w szkole, proszę ciebie pani, jak ona ta, podstawy elektrotechniki. No tak chłopaki jeździli na podpaszą, jakieś miały pistałki, krzesła latały, nawet krzesła biegały. Zambrzycka. Nie, jeszcze coś innego, bo była taka dermatolog Zambrzycka. Coś na Amberbyrbyr, takie nazwisko. I po prostu napisała całkami różniczkami na tablicy, to było już takie wysokie, za wysokie, ale nikt tego nie słuchał. Ja tak patrzę, czy ona normalna, że ona się nie odwraca, nie pisząc po tablicy, nie odwraca się za siebie, gdy coś usłyszy złego. Bo tak, to nie było słowo, tylko to były wrzaski, krzesła latały, a nie do śmiechu było. Ja mówię, ale mamy klasę! Nic nie było klasówki. Przyszedł dyrektor, usiadł i mówi, że wiem, że w tej klasie tu jest źle. No i teraz o co chodzi? No ta babka, ona długo nie uczyła ze 25 lat czy coś i przyszła na jakiś pół etatu, bo było zapotrzebowanie i uczyła, bardzo dobrze to robiła, ale psychologicznie ona nie miała pojęcia, jak się ludzie zachowują, bo ona myślała, że to jest normalne. A ja po prostu też z innej bajki przyszłam. Ja mówię, ja jestem jakoś tak przy ludziach wychowany. W Warszawie są okropni. Pierwszy dzień na korytarzu w szkole, to wszystko lata, nauczycielce dzień dobry, żadnego poszanowania, żadnego szacunku, nic. No tylko matematyczka czy pani poloniczka, ale wtedy, kiedy są lekcje, idzie do klasy. To wszyscy stoją na baczność. O Jezu. No. Ale co, w klasie u tej podstawy elektrotechniki, no to jest najważniejszy przedmiot był u nas, to był najważniejszy. Mężczyzny, którzy przed zejściem na brzeg muszą rozebrać się do naga i obmyć w morzu. No dorośli to mają jeszcze bardziej ostre takie. I takie z podpachy, takie gdzie, taka kaczka. To przecież to jest bardzo głośne, to przecież to nie jest, że ktoś szepcze. Albo krzesło leci, czy coś. Kupa śmiechu, przyszedł dyrektor, no ja decyzja, bo zakaz wstępu dla kobiet i mężczyzn obowiązuje w wielu miejscach wpisanych na listę dziedzictwa. Jako przykład podawano grecką górę Athos, pełną prawosławnych męskich klasztorów. Kraków, Paweł Pawlica, Polski Radio. Mały Fiat 126P na urodziny Toma Hanksa w Bielsku-Białej zostanie uroczyście odsłonięty. Ten samochód przygotowany specjalnie dla amerykańskiego aktora. Z tej okazji zorganizowano piknik charytatywny oraz targi Made in Bielsko. Cały dochód będzie przeznaczone na pomoc oddziałowi psychiatrii Bielskiego Szpitala Pediatrycznego, mówi organizatorka akcji Monika Jaskulska. No przede wszystkim odsłonimy ten prezent, no i tak to będzie właśnie główna atrakcja. Następnie są koncerty, zdobienie ciasteczek w kształcie malucha, powszak to są urodziny Toma Hanksa. Chodziło mi o to, żeby pokazać, że nie tylko Fiat był produkowany w Bielsku, ale powstają stoiska właśnie na terenie galerii, których to firmy produkujące, tworzące od artystów po ludzi, którzy nie wiem, produkują buty, kapcie, będą mogli się wystawić w ten dzień zaprezentować właśnie, co tu się dzieje, co tworzą. Organizatorka akcji zaprasza do Bielska Białej właścicieli małych Fiatów. To również wasze święto. Będą przygotowane dla was specjalne VIP-owskie parkingi, na które będzie was kierowała ochrona centrum, bo chcemy was bardzo tak serdecznie ugościć i pokazać właśnie, ile tych Fiatów 126 jeszcze jeździ po naszych drogach, jaki mamy sentyment do niego, o nie dbamy. Samochód dla Toma Hanksa sprowadzono do Bielska Białej z Suwałk. Przeszedł gruntowny remont i za godzinę ma być oficjalnie zaprezentowany za ocean. No to tak wyszło, tak było, ale ja to wszystko zauważyłam. 28 stopni pokazują termometry na południu kraju. Letnia temperatura także w centrum 25 stopni, na północy kraju od 19 do 23. Na południe i Podlasiu może popadać i zagrzmieć, poza tym chmury na przemian ze słońcem. Wieje słaby i umiarkowany wiatr. Polskie Radio 24.
Słowem, wszystko. Na zegarze 7 minut po godzinie 13 jest niedziela, 9 dzień lipca. Jakub Kukla, witam i zapraszam jeszcze do godziny 15. Na początek przenosimy się do Białegostoku. Dzisiaj cała Polska przygląda się z ciekawością i w napięciu temu, co w Białymstoku się dzieje. Przy telefonie Renata Arena, Radio Białystok. Dzień dobry. Witam serdecznie. A jestem ja dokładnie przy strefie zagrożenia. Jakieś 1400 metrów od znaleziska. Od znaleziska, którym jest niewybuch z czasów II wojny światowej, stąd całe zamieszanie. Bomba lotnicza ST-500, ważąca ponad pół tony, z czego połowę masy to samoładunek wybuchowy. No właśnie, zakończyła się akcja ewakuacyjna, gdzie podzieli się mieszkańcy, mówimy o 10 tysiącach mieszkańców. Sami sobie zagwarantowali transport, bez problemu ewakuacja przebiegła. Jeżeli chodzi o kilkadziesiąt osób, które miały problem z opuszczeniem miejsca, potrzebne były karetki, miało być tych osób 30, ale ostatecznie tylko 12 osób przetransportowano karetkami do dwóch białostockich szpitali. Rano odbyła się ewakuacja pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Zasilanka, tam przebywają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Było to około 170 osób. 70 osób to już wczoraj rodziny pozabierały, a dzisiaj pozostałe osoby autobusami miejskimi przetransportowano do dwóch białostockich szkół, gdzie będą czekać na koniec akcji saperów. A akcja saperów, jak przed chwilą informował na konferencji prasowej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, lada chwila powinna się rozpocząć, ponieważ jest komunikat od policji, że strefa jest bezpieczna i że tak powiem nie błąkają się tutaj żadne osoby. Zastępca komendanta głównego policji inspektor Jan Lach dodatkowo chwalił organizację, chwalił podlaskich policjantów, zaznaczając, że oni bardzo wszystko zabezpieczyli. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku na miejscach dodał, że w tej chwili nad bezpieczeństwem akcji, nad zabezpieczaniem tej strefy zagrożenia czuwa 116 policjantów. I część z nich będzie transportowało, będzie eskortowało bombowóz z bombą lotniczą na poligon w Orzeszu. Zakończyła się akcja ewakuacji mieszkańców. Za chwilę saperzy przystąpią do pracy. Jak długo będzie trwała ich akcja? Teoretycznie drogi tutaj w okolicy będą zamknięte do 16:00. Tak zaplanowano, że najpóźniej do 16:00 akcja powinna być zakończona, ale jak sprawnie pójdzie, to tak naprawdę nawet 20 minut, pół godziny i może być już ładunek wywieziony. Wiemy, co się stanie. Ja tylko przypomnę, że dopóki ten ładunek nie jest wywieziony, to wiele ulic jest zamkniętych i kierowcy jadący z Białegostoku w kierunku Bobrowic powinni korzystać. Aktorka jednym słowem. Wszystko cytuję z pamięci, to jeszcze chyba nie takie polonie. Bo jak ja przyjechałam z Ciechanowa, to tam była Mędykowska i tam u niej trójkę mieszka, to ja nie wiem, na miejscu ruchem kierują policjanci, także nawet jak ktoś się zgubi, to będzie odpowiednio pokierowany. Czy wiemy, co stanie się z ładunkiem? Słuchajcie, chłopcy. Nie musicie. Będzie przewieziony na poligon w Orzeszu i tam zdetonowany. Wszystkie ładunki z województwa podlaskiego trafiają. Renata Arena, Radio Białystok, bardzo dziękuję za te relacje. Przypomnijmy, zakończyła się akcja ewakuacji mieszkańców związana ze znalezieniem niewybuchu z czasów II wojny światowej. Wkrótce saperzy przystąpią do pracy. A my zmieniamy temat. Torebki w sklepach będą płatne, a przynajmniej większość z nich. Mają one obowiązywać, opłaty mają obowiązywać od roku 2019. Mówi o tym projekt ustawy o gospodarce opakowaniami. W tym tygodniu propozycję przyjęła Rada Ministrów. Torebki jednorazowe w sklepach mają być płatne i resort środowiska chce, by był to zapis ustawowy. Opłata będzie dotyczyć toreb foliowych i uzależniona będzie od ich grubości. Celem jest to, by Polacy rzadziej sięgali po tak zwane jednorazówki, a częściej korzystali z toreb wielokrotnego użytku, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha. Opłata w tym przypadku jest środkiem do celu, a nie celem. Celem regulacji jest to, żeby zmniejszyć ilość właśnie toreb foliowych korzystywanych przez klientów, by zmniejszyć ich ilość na rynku. Zachęcamy
przede wszystkim jako Ministerstwo Środowiska do tego, żeby korzystać z toreb wielorazowego użytku. Ta opłata ma być symboliczna i ma być sumptem do tego, żeby zachęcić właśnie klienta, konsumenta, by zastanowić się, czy nie warto właśnie przejść na torby wielorazowego użytku. Pozostają bezpłatne tak zwane zrywki, czyli cieńsze torby foliowe do 15 mikrometrów, których używamy do pakowania świeżego pieczywa czy warzyw i owoców. Polacy korzystają z torebek jednorazowych częściej niż wynosi unijna średnia. Wprowadzenie opłaty pozwoliło zredukować zainteresowanie nimi w wielu krajach wspólnoty. Przypomina Mucha, szacuje też, że w Polsce zużywa się średnio na jednego mieszkańca o około 50% więcej toreb niż przeciętnie w Unii. W Polsce szacuje się, że około 300 toreb rocznie średnio na Polaka przypada, więc zawyżamy tą średnią europejską, tą średnią unijną. Chcemy iść drogą już przetartą przez kraje, które właśnie wprowadziły nawet społeczną opłatę, ale jednak opłatę za korzystanie z toreb jednorazowego użytku. Okazało się, że po wprowadzeniu takich regulacji w niektórych państwach Unii Europejskiej spadło to zużycie tych toreb nawet o połowę. Na tym etapie za wcześnie jest mówić o konkretnych kosztach, będzie to regulowane na pewno w odpowiednim momencie. Nie jest celem Ministerstwa Środowiska wprowadzanie kolejnej opłaty, która obciążyłaby konsumentów. Celem jest poprawa jakości środowiska. Ceny za torebki jednorazowe będą oszacowane w rozporządzeniu ministra środowiska. W projekcie ustawy zapisano zaś, że mogą one wynieść maksymalnie złotówkę. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fedusio. Na zegarze 13:14. Kobiety sukcesu. Bo mnie nikt nie prześcignął, ale jak ja coś takiego widzę, jakieś podskoki, to dla mnie to graj. Dzień dobry. Czy długo się jedzie z Mirkowa do Warszawy? Były bardzo popularne zawody sportowe. 15-20 minut. I proszę Państwa, to jest bohaterka dzisiejszej audycji z cyklu Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu. I jeszcze raz dzień dobry, witam Ola Żwan. Ola Żwan z nami zostanie no prawie do godziny 14. No i szybciutko Państwu powiem, to jest taka miejska dziewczyna z prestiżowej dzielnicy Warszawy, czyli z warszawskiego Żoliborza, no, która nie przeczuwała, że zakocha się w Białej Plombie, chyba że Pani to zaraz sprostuje, Pani Olu. Ta Plomba to łączy budynki, no takie bardzo historyczne, 1888 i 1935. No i rzecz jasna, że to wszystko dzieje się już poza downtownem i że tam pani zamieszka, tego pani też nie przeczuwała i że los decyduje, że czując się jak nigdy dotąd kobiecą kobietą, pani tam zostanie i to będzie trwało około 2 lat. Czy to się zgadza? To się wszystko zgadza. To w takim razie, czy sama pani wyremontowała to miejsce na ziemi? Tak nie mogę powiedzieć. Niestety, nie sama. Do pewnego momentu remontowałam to miejsce ze swoim ówczesnym chłopakiem. Później była mała przerwa, no a potem remontowałam raz sama, raz z tatą, raz z przyjaciółmi. No generalnie trochę tej ekipy by się zebrało, tak? Myślę, że około łącznie z 10 osób pomogło. Dokładnie. A to jest więcej niż 100 metrów? To jest 110 metrów, plus jeszcze powierzchnia antresoli, no i od niedawna ogródek. No i to jest ważne miejsce. A jak towarzystwo czworonoga, czyli rower, jak się sprawuje? Tak, no mam psa, który po prostu czuje się jak, no jak w raju u siebie tam, bo nagle się okazało, że z miejskiego psa jest tak totalnym wiejskim burkiem, który się wygrzewa na słońcu na deskach przed domem i broni domostwa. Są też dwa koty. O, już ma towarzystwo. Tak, więc generalnie no, jesteśmy taką ekipą tam. No i rozumiem, że nie tylko rower czuje się tam jak w raju, pani również, bo to inna przestrzeń niż to mieszkanie chociażby w prestiżowej, drogiej dzielnicy warszawskiej. No i potrzebowała pani takiego, czy pani to już teraz wie, tego takiego miejsca? Ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ja potrzebuję czegoś takiego. Nie mamy świadomości, dopóki nie spróbujemy. No więc właśnie. No i teraz jest tak, że właściwie śmieję się, że tej mojej historii życia, jaka by ona później dalej nie była, no to już się nie będzie dało opowiedzieć bez tej fabryki. No to już jest tak ważny, tak intensywny moment w moim życiu i ta fabryka, to miejsce, w którym mieszkam, jest takim punktem odniesienia do wielu, wielu teraz aspektów mojego życia, że no to jest jakby teraz mój temat
No. Czy każdy z nas, no może to banalne pytanie, szuka takiej własnej przestrzeni i takiej fabryki, obojętnie jak to się będzie nazywało w Twoim przypadku, w Pani przypadku, Pani Olu, to jest fabryka, ale czy jest taki moment, kiedy człowiek się orientuje, jak już troszeczkę tam pobędzie, że na razie, tu i teraz, to jest to miejsce na Ziemi właśnie? Absolutnie, absolutnie. Jest o tym 155% przekonany? No, 269 nawet powiedziałabym, bo no, to jest taki mój azyl. Ja teraz mam takie, tak wręcz mam coś takiego, że jeżeli jestem w Warszawie i spędzam tam cały dzień, to nie mogę się wręcz doczekać, aż wrócę do siebie tam. Wracam i po prostu... No jest no taka, taki azyl, tak jak mówię. No. Mhm. A czy, zapytam inaczej, czy ta miłość, to zakochanie się w Plombie, w podwarszawskim Konstancinie, a właściwie w jednej z dzielnic, bo to jest dzielnica Konstancina, ten Mirków, to jest duża doza ekscentryzmu, czy poryw serca, albo też fantastyczna umiejętność słuchania się w siebie? Dwie pierwsze rzeczy jak najbardziej, jeżeli chodzi o trzecią, to jak najbardziej też. No to proszę nas trochę teraz zaczarować, Pani okay. Olu, żeby nam się udzieliło. Jak tam jest? Przestrzeń, cisza, cisza wokół, bo to nie cisza w jednym miejscu, fantastyczna przyroda, inaczej płynie czas. No więc to jest tak, fabryka mieści się w takiej części Konstancina, która nazywa się Mirków. To jest dawna taka robotnicza dzielnica. Troszkę dzisiaj taka, no nie wiem, troszkę zapomniana przez tam resztę Konstancina. Na pewno przez deweloperów i na pewno na też przez tak. miejscowych, którzy do Mirkowa to tak na wycieczkę rowerową. No raczej tak, tak. Raczej Konstancin kojarzy się jednak z kurortem, ze starymi willami, z kurortem zdrowotnym i tak dalej, i tak dalej. No ale jest jeszcze ta część fabryczna, stara fabryczna, pofabryczna, gdzie część budynków starej fabryki, papierni, no to są ruiny, bez dachu, no w takim rozkładzie zupełnym. Natomiast część z nich nadal pełni funkcję na przykład magazynów, sieci różnych firm, drukarni i takich różnych przedsięwzięć. No i w jednej z nich, w jednej z takich przestrzeni ja zamieszkałam. I teraz jest tak, że jakby z jednej strony mam tę pozostałość fabryki i cały Konstancin, a z drugiej strony to już są tylko pola, no i dalej różne wioseczki, także powiedziałabym, że natura. Tak bardzo naturalnie. Absolutnie. A też ekologicznie? Tak, tak. No myślę, że tak, ponieważ jakby ja w ogóle bardzo dużą uwagę zwracam na to, czym tam generalnie w sezonie grzewczym ludzie palą, ponieważ to rzeczywiście czuć i na początku jak tam zaczęłam mieszkać, no to było ciężko, no bo momentami nie dało się rzeczywiście oddychać, no ale trzeba było kilku interwencji, no i myślę, że teraz już jest okej, okay, no bo po prostu może ludzie też z przyzwyczajenia i też z jakiejś nieświadomości w ten sposób funkcjonowali, a jak ktoś tam zamieszkał, okazało się, że spędza więcej czasu niż tylko czas pracy, no to po prostu chyba uszanowali jakby te moje sugestie. No, a ten czas, jak on tam płynie? No zdecydowanie wolniej i muszę powiedzieć, że tak jak mam takie często dni, kiedy sobie postanowię, że cały dzień pracuję, to wydawałoby się, że to w mieście właśnie jest dużo rzeczy, które gdzieś tam nam przeszkadzają w pracy i naszą uwagę odwracają, a okazuje się, że jak najbardziej natura i ogród własny, czy tam zwierzęta, ptaki i tak dalej, mogą być równie jakby silnym odwracaczem uwagi. No i często to mnie kupi gdzieś tam w moim planie dnia, no ale no, generalnie są to bardzo miłe też przerwy w pracy, żeby tak się zwrócić ku naturze i na przerwę w pracy. Tak. Przerwę w pracy nazywamy weekendem i wtedy się pakujemy i wyjeżdżamy co
przynajmniej 100 km do lasu. Jesteśmy mordowani i potem wracamy. Dokładnie, a ja robię krok za drzwi. Powiedziała Pani o pracy. To tak, Pani rozliczy talenty, bo to i malarstwo, i filmy, i fotografia. I teraz dodam jeszcze, bo to też trzeba mieć talent, remont i męskie prace. Pani Olu, na przykład jak sobie Pani daje radę z takimi prozaicznymi historiami, jak na przykład rąbanie drewna albo wiercenie dziury wiertarką w ścianie, nie tak, że trzeba wybić młotki. No więc ja mam to w jakiś tam sposób uporządkowane i mam na ten temat swoje zdanie. No więc jest to tak, są to umiejętności i są to czynności jak każde inne. I tak jak każdych innych da się tego komicie nauczyć i po prostu człowiekowi. I oczywiście na początku jest mnóstwo nieudanych prób jest pot i są łzy, natomiast w rezultacie wszystko się da, jak się tylko włoży w to serce, trochę cierpliwości, czasu, no to tak naprawdę wszystko się da. Czasami po prostu z chęci, a czasami z przymusu, no czasami po prostu trzeba coś zrobić, szczególnie jak się jest samemu, nie ma nikąd pomocy, po prostu trzeba sobie poradzić. No i ja na przykład bardzo cieszę się z tych nowych umiejętności, typu rąbanie drewna, czy przepychanie komina, i inne jakieś szalone różne sytuacje, bo jestem pewna, że mi się to w życiu na pewno po prostu kiedyś przyda. Ja rozumiem, że Pani po prostu napisze książkę w odpowiedzi na książkę, co prawdziwy mężczyzna wiedzieć powinien w ogóle o życiu drewnie i mieszkaniu na, powiedzmy, że na wsi. To Pani napisze taką książkę, co prawdziwa kobieta wiedzieć powinna o życiu tak poza miastem, może tak ładnie to powie mi uzna, myślę, prawda? Myślę, że mogłabym kilka wskazówek już udzielić. Natomiast no, to jest rzeczywiście tak, ja po prostu się zaprzyjaźniłam z różnymi sprzętami takimi do pomocy przy remontach i kiedyś one zawsze były mi znane jako narzędzia pracy mojego taty, czy też moich chłopaków, albo generalnie kolegów. Okazało się, że jak najbardziej po prostu jest to do okiełznania i tylko straszy, może stereotypowo, a tak naprawdę jest jak najbardziej do pociągnięcia. Ja się spotkałam z kilkoma takimi sytuacjami, odwiedzając sklepy z akcesoriami remontowymi, które były często śmieszne, czasem nieprzyjemne. No ale to jest jakaś tam, powiedzmy, jakiś proces, żeby też uświadamiać mężczyznom, że my kobiety możemy być partnerami w remontowych różnych sytuacjach. Mogę dodać tylko, że tak, wiem jaka to jest mina i jakie to jest tłumaczenie, kiedy przychodzi kobieta, przyjeżdża wózkiem i potrzebuje kupić farby do malowania mieszkania, albo tudzież inne akcesoria remontowo-budowlane. Albo pyta o rzeczy, tak, czytając ich nazwy wprost z telefonu, ponieważ tak, właśnie się dowiedziała, jak to trzeba zrobić z YouTube'a na przykład. Tak. No ale można. Można, absolutnie. Można się dowiedzieć, jak i można się z tym wszystkim zaprzyjaźnić, więcej polubić, a potem zaakceptować i korzystać po prostu, prawda? Czy zadziwia ludzi, którzy żyją wokół Pani, na przykład fakt, że pewne takie czynności typowo męskie, o których mówiłyśmy, wykonuje Pani sama, czy to już oni przywykli przez te 2 lata? No na początku zadziwiało. Na początku zadziwiało i troszkę funkcjonowałam jako taka lokalna dziwaczka, natomiast w pewnym momencie oni... Wyburzanie ścian na przykład, prawda? Wyburzanie ścian akurat nigdy nie robiłam tego sama, więc jakby to był jeszcze jakby pierwszy etap tego remontu, który jakby nie był absolutnie moją solową historią, więc to jeszcze nie wzbudzało żadnego zdziwienia. Później, kiedy zaczęłam rzeczywiście mieszkać sama, zaczęłam niektóre rzeczy robić na zewnątrz budynku, co było już widać, no to rzeczywiście często zatrzymywali się, dziwili się i no rzeczywiście na przykład była taka sytuacja, że w tym ogrodzie, jak zaczęłam pracę, no to rzeczywiście codziennie jakaś nowa rzecz w tym ogrodzie się pojawiała. A to 100
stoły, a to krzesła, a to ławki, a to... Nie w ogrodzie, proszę pani. A to zbudowany płot i rzeczywiście ludzie po prostu już miałam wrażenie, że oni no, przychodzili jak na serial oglądać to moje przedsięwzięcie. Śmiali się, a teraz absolutnie już przywykli. No, absolutnie. A rower się cieszył? Ojej, no on jest moim takim towarzyszem przy każdej robocie, bo on jest też taki ciekawski, więc on generalnie, no czasem miałam problem, bo mi aż pod młotek podchodził. Chciał pomóc. Absolutnie, więc jakby, no on jest po prostu, ja to zresztą staram się cały czas dokumentować i robić zdjęcie, to widać po prostu na zdjęciach. Gdzieś możemy obejrzeć? Absolutnie, można na Instagramie szczególnie, wpisując hashtag w fabryce projekt jest cały, ten projekt właśnie od początku do końca właściwie do dzisiaj, bo właściwie końca nie ma na razie, pokazany fotograficznie. Teraz chcę panią zapytać o takie poczucie bezpieczeństwa, bo jest pani w tym miejscu, tam, a właściwie tu i teraz, w swoim miejscu, na ziemi, na jakich warunkach? Na własnych? W jakim sensie? W tym sensie, że sama pani sobie dyktuje czas pracy, sama pani ogarnia całą tę przestrzeń i też pani ma wpływ na to, jak to jest ukształtowane. Jak pani sobie tak zaprojektuje w tym ogrodzie, że tu będzie ławka, tu stół, no to tak będzie, prawda? A to, że społeczeństwo, które jest wokół pani, żyje i też w jakiś sposób pracuje i też prowadząc swoje życie, może to jakoś komentuje, no specjalnie wielkiego wpływu nie ma, prawda? Nie, absolutnie. Ja więc to jest rzeczywiście to jestem... miejsce i na pani warunkach. Także, proszę państwa, na pani warunkach, no trzeba się do ludzi dostosować. Apostoł Paweł też powiedział, widzę wśród was, Greków, ołtarz nieznanemu Bogu poświęcony.